Władze PRL miały niezwykłą umiejętność wprowadzania przepisów prawnych, które były niemal natychmiast łamane przez społeczeństwo. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj o takim małym epizodzie z epoki PRL, czyli od sprzedaży piwa od godziny 13. Jesienią 1982 roku wprowadzono ograniczenia w sprzedaży alkoholu, które miały wpłynąć na to, że społeczeństwo mniej będzie piło. W efekcie alkohol powyżej 4,5% sprzedawano od godziny 13, czyli tak naprawdę wcześniej można było kupić tylko słabsze gatunki piwa. Godzina 13. Pieszo, samochodami, co chwila przybywają spragnieni. Nie od dziś jednak wiadomo, że homo sapiens ma słabość do alkoholu, i zawsze znajdzie sposób, żeby się nim odurzyć. Ekipie Jaruzelskiego nie mówiły nic doświadczenia amerykańskiej prohibicji oraz fakt, że jeżeli ktoś chce się napić, to zawsze znajdzie na to odpowiedni sposób. Wprawdzie udało się pohamować pijaństwo w komitetach wojewódzkich partii, gdzie było wcześniej na porządku dziennym, ale ze społeczeństwem nie poszło tak łatwo. Wprawdzie generał, który alkoholu nienawidził niemal tak samo jak opozycji demokratycznej, uważał, że wszystko można załatwić za pomocą nakazów, ale okazało się, że była to walka z wiatrakami. W efekcie bimbrownictwo rozwinęło się na poziomie porównywalnym z czasami okupacji, a ręce zacierali także właściciele różnego rodzaju melin, gdzie wódkę można było kupić przez całą dobę. W okolicach Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wówczas studiowałem, zakazane wino przed godziną 13 można było natomiast nabyć w jednym z pobliskich lokali. Specjalnie zaufanym klientom podawano w formie czystego barszczyku, barszczyk biały lub czerwony. Przyznam się, że picie wina za pomocą łyżki, salaterki czy z miseczki było wielkim przeżyciem. Pojęcie godziny 13 weszło do obiegowego języka, a szczególną radość społeczeństwu sprawiały informacje z dziennika telewizyjnego, że o godzinie 13 Sejm udał się na przerwę. Wzbudzało to oczywiście masę złośliwych komentarzy. Proszę pani, a jest jarzębiak może? Widzi pan co jest, coś pan pyta, czytać pan nie umie? Ograniczenia godzinowe sprzedaży alkoholu zniesiono ostatecznie w listopadzie 1990 roku, gdyż uznano, że nie przynoszą żadnych efektów. Osobom, które obecnie chciałyby wprowadzić coś podobnego, podaję jako przykład sąsiedniej Litwy, gdzie wprowadzono ustawy prohibicyjne, a Litwa i tak przoduje w spożyciu alkoholu na głowie jednego mieszkańca. Innym, nierozwiązywalnym problemem PRL były problemy z zakupem piwa. W sklepach pojawiało się okazjonalnie, w lokalach go nie było. Tak naprawdę można go było dostać tylko albo w drogich restauracjach, albo w klasycznych mordowniach, gdzie obok siebie przejadywali studenci, naukowcy, urzędnicy i miejscowe menelstwo. Do najbardziej uczęszczanych takich lokali należał Okrąglak koło Pałacu Kultury i Nauki. Jego współwłaścicielem był Władysław Komar, który jako mistrz olimpijski miał swoje znajomości, dzięki czemu zawsze miał dostęp do świeżego piwa królewskiego. Jest piękna, czy to stasz? Królewskie rządzi. Do zupełnego absurdu sprzedaż piwa doprowadziła ustawa, która weszła 13 maja 1983 roku. W efekcie piwo królewskie poniżej 4,5% sprzedawano od rana, natomiast trochę mocniejsze stołeczne od godziny 13. W związku z tym na tzw. szlaku Orli Gniazd, czyli ciągu mordowni nad Wisłą od mostu Syreny aż do Bielan, dominowało głównie piwo królewskie. Szlak Orli Gniazd był jednym z dziwactw epoki PRL, gdyż właściwie tam tylko zawsze można było w Warszawie dostać złocisty napój. Ja sam pamiętam taką sytuację, kiedy obudziłem się z dwoma kolegami mocno skasowani na dalekiej Pradze i okazało się, że na całym osiedlu, a było to warszawskie Brudno, nie ma piwa. W efekcie wzięliśmy taksówkę i pojechaliśmy do Rybitwy. To była taka mordownia na miejscu obecnego Centrum Kopernik. Taksówkarz, który wiózł trzech mocno skacowanych studentów, nie był specjalnie zdziwiony, gdyż nie takie rzeczy widział związane z piwem. Do dobrego tonu należało przejść szlak Orli Gniazd co najmniej raz w miesiącu, od mostu Syreny aż na Bielany. A gdy wspominam stałych bywalców tych lokali, to wiem, że nie jeden obecny poseł, polityk czy dziennikarz spędza w tych mordowniach więcej czasu niż na uczelni. A grupę trzech moich kolegów z wydziału, którzy należeli do pewnej nielegalnej partii i głównie przysiadywali w Rybitwie i tam produkowali swoje ulotki, nazywaliśmy nawet sekcją KPN Rybitwa. Zawsze siadali z boku i w miarę wypijanych kolejnych butelek piwa na początku się kłócili, a potem na koniec dochodzili do porozumienia. Wyglądałoby, że cię nie szanuję, a ja cię bardzo szanuję i ufam ci, więc bardziej niż rodzinie i wspólnikom. Nie ukrywam, że ja również byłem częstym bywalcem tych lokali,
z rybitwą na czele. Może dlatego studiowałem 9 lat, czyli dość długo, ale to nie przeszkodziło mi zostać pisarzem historycznym. Studiowałem przecież historię. Więcej o problemach z alkoholem epoki PRL, a szczególnie z piwem, znajdziecie w mojej książce Życie prywatne elit PRL. A jeżeli się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze w sobotę w samo południe. Hej!